Elon wszystkim, wrzuciłem informacje na Discorda i na Telegrama na temat głosowania na arbitrum. Jest to pierwsze głosowanie, które się tam pojawiło, więc moim zdaniem warto to po prostu zrobić. Informacje znajdziecie w tablicy ogłoszeń, jak i na Telegramie, po prostu na głównym kanale. Klikamy, przechodzimy tutaj, należy połączyć nasz portfel, żeby po prostu mieć możliwość głosowania. No i tutaj też wrzucałem jakiś czas temu informację, że warto sobie wydelegować część tokenów ARB, Arbitrum, ponieważ będą takie głosowania. Te głosowania były już wcześniej tutaj pokazane. Tak jak widzicie, one są już aktywne właśnie od 24 marca i można tutaj głosować. Oczywiście, jeżeli wy zdelegowaliście własne tokeny do kogoś, to ten ktoś głosuje za was. Wiele osób zadaje mi tutaj pytanie: Marek, ale ja nie mogę tutaj zagłosować, ponieważ moja liczba głosów wynosi 0. No i tak to jest, zaraz wam pokażę, że u mnie też jest 0, ponieważ ja wydelegowałem swoje tokeny gdzie indziej. Czekajcie, przełączę tutaj sieć na Arbitrum. Zobaczcie, ja tutaj mam voting power 0. Także nie mogę zagłosować, nie mam takiej możliwości, ale ja swoje tokeny po prostu wydelegowałem do kogoś innego. I ja swoje tokeny wydelegowałem, zaraz wam tu powiem gdzie. No i tutaj gdzieś to się delegowało, zaraz to spróbuję znaleźć. A, tutaj na dole, zobaczcie, jest Trending Delegates, ja wybrałem Olympio, po prostu kliknąłem tutaj, otworzyła mi się jego strona. No i tutaj jest możliwość właśnie wydelegowania tokenów. Klikamy Delegate, pojawia się jego adres i tak jak widzicie, ja już tutaj mam tokeny wydelegowane, bo po prostu nie mam czasu pilnować tych głosowań i jeżeli Olympio będzie głosować za lub przeciw, to tak samo moje głosy zostaną tutaj do tego wykorzystane. Więc po prostu w ten sposób można do tego podejść. Aczkolwiek jeśli nie ufacie komuś tutaj z tych delegatorów, to możecie sobie sami wydelegować tokeny do siebie i po prostu wy jako już delegatorzy z waszymi głosami możecie oddawać tutaj poszczególne głosy. Ja tym razem skorzystałem właśnie z tego Olympio, a będę chciał ewentualnie w następnym głosowaniu skorzystać z własnych sił. No i teraz jeżeli na przykład wy oddelegujecie te wasze tokeny na wasz adres, no to wy nie będziecie mogli tutaj zagłosować, ponieważ wy musicie delegować tokeny przed pojawieniem się jakichkolwiek tutaj propozycji do głosowania. Także w ten sposób to działa i tak trzeba do tego podchodzić. Tak samo jest z Optimizmem i z innymi właśnie platformami, gdzie my głosujemy. To by było tyle, jeśli chodzi o informacje. Jeszcze tylko przejdziemy tutaj do wpisu, gdzie więcej na ten temat można się dowiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o to głosowanie. Uzupełniłem tutaj informacje o te szczegóły, ale tutaj jest ważny link, dokument o arbitrium. Dokument o arbitrum. No i tu wszystko jest rozpisane, w jaki sposób można głosować, jakie są zasady głosowania. No i tutaj macie informację, że przedtem, zanim twoją właśnie siłę głosowania wydelegujesz do kogoś, no to powinieneś wybrać komuś, kogo ufasz lub tam lubisz. Ja po prostu wybrałem Olympio, bo on jest dość mocno aktywny w temacie, zarówno jest aktywny na Twitterze, jak i na Lensa. No i tutaj jest wszystko po kolei ładnie rozpisane, także jeżeli wy oddaliście te głosy komuś, to ten ktoś głosuje za was. Jeżeli wy wydelegowaliście do siebie, to wy powinniście pamiętać o tym, aby głosować właśnie w tych propozycjach. Tak to tutaj jest rozpisane, tak ja to tutaj rozumiem. To by było tyle. Dzięki.
Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu, kliknijcie łapkę i dzwoneczek. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!